ranking szkół ponadgimnazjalnych Perspektywy został przygotowany z myślą o gimnazjalistach i o ich rodzicach, czyli o tych, którzy będą musieli już wkrótce wybrać ścieżkę dalszej kariery, wybrać liceum, wybrać technikum, czy podjąć decyzję o tym, żeby za granicę na przykład wyjechać. Ten ranking pokazuje 800 najlepszych szkół w Polsce, 500 liceów i 300 techników. W rankingu tym analizowaliśmy wyniki ponad 2200 liceów i ponad 1800 techników w Polsce. To jest bardzo dobry ranking w sensie obiektywności kryteriów. To są tak zwane dane sztywne. Są to wyniki ocen zewnętrznych, czyli wyniki matury na poziomie obowiązkowym, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, sukcesy na olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku technikum to są również wyniki egzaminów zawodowych. Wszystkim dyrektorom, radom pedagogicznym i uczniom z całego serca gratuluję, dziękuję za te osiągnięcia, oczywiście czekamy na potem. Myślę, że to jest też, przekładać się będzie, wybory absolwentów na uczelnie opolskie, w tym również Politechnikę, która przede wszystkim kształci w poszczególnych politechnicznych zawodach, stąd po prostu nabór będzie z pewnością dobry w tym roku szkolnym. Publiczne Technikum nr 5 w Opolu po raz kolejny zostało najlepszym technikum w województwie opolskim. To jest bardzo dobra wiadomość. Szczególnie cieszy nas inny ranking, piąte miejsce w klasyfikacji zdawalności egzaminów zawodowych w kraju. To świadczy, że tą wersję, tą wizję pracy, którą parę lat temu przyjęliśmy, ta wizja się sprawdza. Cieszy to też w kontekście możliwości dalszej nauki uczniów uczących się w technikum numer 5 na Opolskiej Politechnice. Chodzi o to, aby ci absolwenci z naszych regionalnych szkół ponadgimnazjalnych zostawali w naszym regionie, studiowali u nas, wybierali Politechnikę, wybierali nasze kierunki, które próbujemy dostosowywać do tego, co dzieje się na poziomie gimnazjum, na poziomie liceum, bo to jest pewna kontynuacja procesu kształcenia. Obecnie młody człowiek decyduje się już na studia tak naprawdę w momencie wyboru gimnazjum i technikum, czyli to są nasi kandydaci i my musimy robić wszystko, żeby oni studiowali w regionie i żeby potem w regionie zostawali, znajdowali pracę, zakładali rodziny. Stąd nasza obecność tutaj i stąd nasze partnerstwo z Fundacją Edukacyjną Perspektywy. Ono daje nam bardzo wiele, ponieważ jesteśmy w grze, wiemy, co się liczy, jakie kryteria mają najsilniejsze wagi, które decydują o zwycięstwie. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.